Warhammer Fantasy Roleplay. System RPG wydany w 1986 roku przez brytyjskiego wydawcę Games Workshop. Niejako jako dodatek do ich gier bitewnych. Pod koniec lat 80. Games Workshop zaczęło tracić zainteresowanie grami RPG, aż w końcu w 1995 roku sprzedał licencję na wydanie Warhammera Fantasy Roleplay wydawnictwu Hogshead. W Polsce Warhammer pierwsza edycja został wydany przez wydawnictwo MAG w 1996 roku. Pomimo tego, że w tamtym okresie konkurował m.in. ze Cthulhu drugą edycją, piątą, Mesjasz, piątą, AD&D czy Kryształami Czasu, Warhammer w tamtym przynajmniej okresie wyrósł na najpopularniejszy w Polsce system RPG. Świat Warhammera, bazowany na późno-średniowiecznej albo wczesno-renesansowej Europie, przynajmniej w zamierzeniu miał być dużo mroczniejszy niż podobne światy fantasy. To był świat skazany na zagładę, z armiami chaosu, szykującymi zniszczenie całego świata, co zresztą kanonicznie potem Games Workshop lata później, całkiem niedawno, doprowadził do tego wydarzenia, ale to jest zupełnie inny temat. Oprócz tego mroku, poczucie zniszczenia, tego tak zwanego grimdarku, wyraźnie zarysowane było też typowo brytyjskie poczucie humoru. Jednym z najpopularniejszych sportów w świecie Warhammera jest snowball, który jest wersją rugby, gdzie rolę piłki pełni mały, związany goblinoid. Warhammer odchodzi od typowego dla RPG w tamtym czasie systemu klas. Można za to było wybrać z dużo bardziej szerokiego zakresu tzw. profesji. Czyli zamiast bycia wojownikiem, magiem czy złodziejem, ten 12-letni nerd mógł spełnić swoje marzenie, żeby przeżywać przygody w mrocznym i niebezpiecznym świecie jako szczurołap, woźnica, bydłokrat, a nawet poborca podatkowy. Te niesamowite profesje i bohaterowie je wykonujący mieli do wyboru równie niesamowity zestaw umiejętności, jak ciche chodzenie na wsi, ciche chodzenie w mieście, heraldyka, a nawet monetoznawstwo. Mechanika walki prowadziła do dość specyficznych starć. Zważywszy, że szanse trafienia przeciwnika nie były uzależnione od jego brony, a bazowały tylko na walce wręcz lub umiejętnościach strzeleckich postaci, cechach, które przynajmniej u początkujących postaci były bardzo niskie, walka składała się głównie z ludzi machających mieczami w powietrzu, nie trafiających się nawzajem. Ciekawie natomiast rozwiązano śmierć postaci. Gdy żywotność się kończyła, postać nie umierała, a przychodziło się do tzw. trafień krytycznych. W wyniku niektórych z nich postać rzeczywiście mogła zginąć, ale z reguły odnosiła tylko duże obrażenia, często nieodwracalne, dlatego często było tracenie kończyn, czy uszu, czy oczu na sesjach. Oczywiście, jeśli chodzi o postacie. Dostałeś 11 obrażeń. To niedobrze. Widzisz tryskającą z arterii krew, widzisz skawałki swojej kości, widzisz ścięgna, widzisz swoją lewą rękę wiszącą, widzisz wrzesz... Widzisz twarz tego mężczyzny, jego uśmiech, gdyby on sam patrzy na to, co ci zrobi. To jest ostatnie, co widzisz. Padasz na ziemię, przytrzymując się, bryzgając krwią we wszystkie strony i wrzeszcząc. I to wy to słyszycie, wrzaski z waszego towarzysza. Widzicie, jak ten mężczyzna, który jest koło niego, obciął mu rękę toporem i odwraca się do ciebie. Podnosi już, następna runda, co robicie? Mam mocno ambiwalentne uczucie co do tego systemu. Z jednej strony to był pierwszy system, który prowadziłem. Miałem 12 lat, kupiłem sobie podręcznik w katowickim sklepie z RPG i to, od tego zaczęła się moja przygoda z byciem mistrzem gry. Z drugiej uważam high fantasy za potwornie wytarty temat w RPG, który został zajechany do znudzenia, a jednak symbolem niego dalej pozostaje w Polsce Warhammer. W tym scenariuszu chodziło mi o użycie najbardziej klasycznych, wręcz sztampowych elementów starego Warhammera, a potem odwrócenie ich. Stąd jest chaos, na początku wydaje się, że jest, ale go tam wcale w tym scenariuszu nie ma. A także gracze powinni się zastanowić nad tym, czy przyjmowanie ofert pracy od ludzi szukających poszukiwaczy przygód po obskurnych knajpach na pewno jest najlepszym pomysłem, na jaki mogli wpaść. Dziękuję wam bardzo za sesję. Kurwa, za chuja, nigdy tej mechaniki nie będę więcej prowadził, jest tak chujowa, jak się nagrywało.